produktami w sadzie? W jaki sposób skutecznie zwalczać szkodniki? Skutecznym sposobem zwalczania szkodników w sadzie są insektycydy firmy DuPont. W 2012 roku firma wprowadziła na rynek nowej generacji insektycyd pod nazwą Coragen SC, 200SC. Jest to insektycyd najnowocześniejszej generacji w tym momencie, który możemy na rynku, sadownicy mogą na rynku kupić. Od wielu, wielu lat również firma promuje na rynku insektycyd Steward, który jest bardzo dobrze znany producentom owoców. W czym te preparaty są nowością, co je wyróżnia spośród konkurencyjnej oferty? Coragen SC, bo na tym chciałbym się skupić jako nowości naszej firmy w rynku sadowniczym, wyróżnia substancja aktywna, jest to rynaksypyr. Rynaksypyr nigdy wcześniej nie był zarejestrowany w uprawach sadowniczych, nigdzie nie był zarejestrowany, jest nową substancją aktywną, dzięki czemu nie ma odporności szkodników na tą substancję aktywną, przez co daje bardzo wysoką skuteczność. Kiedy stosować aplikację? Okno aplikacyjne preparatu Coragen jest przewidziane w ciągu lata, to jest w momencie intensywnych lotów owoców kiełbukóweczki oraz wujkówek, gdyż preparat wykazuje działanie larwo i jajobójcze. A w jakich dawkach należy go stosować? Dawka jest przewidziana tak jak opakowanie jest przygotowane, że opakowanie jest, powiedzmy sobie, dawką hektarową, czyli 175 ml na hektar. To warto też zaznaczyć, jest to najmniejsza w tym momencie dawka insektycydu, jaka występuje na rynku. Dziękuję bardzo. Dziękuję.